To jest kostium przygotowany przez Tadeusza Kantora do ostatniego spektaklu Dziś są moje urodziny. Inspirował się obrazem Diego Velázqueza. Miał na myśli całą kolekcję Las Meninas. Infantka to była jedna z jego jakby ulubionych postaci, które wracały i były od wielu lat obecne w twórczości Kantora. Infantka jest obecna u Kantora, począwszy chyba od lat 60. To są rysunki, studia obrazu, kiedy Kantor zobaczył ją pierwszy raz w Prado. To są obrazy, których zrobił kilkanaście, poświęconych właśnie Infantce. To są instalacje, bo to są też obrazy, które przypominają raczej rzeźby niż płaski obraz. Na przykład Infantka z torbą listonosza. Mhm. Oczywiście ta cała kolekcja obrazów Kantora poświęcona Infantce jest rozproszona. Jest w posiadaniu prywatnych kolekcjonerów na całym świecie. Infantka w tym spektaklu jest z tego powodu, że ten spektakl opowiada o pracowni Tadeusza Kantora i o jego twórczości malarskiej. Jesteśmy w pracowni Kantora, jesteśmy w miejscu, gdzie Kantor mieszka przez ostatnie 4 lata swojego życia i gdzie te lata są wypełnione pracą nad tym ostatnim jego dziełem, którego nie kończy. Ten kostium, czy ta konstrukcja, którą tutaj widzimy, ona powstawała w etapach. Kantor wiedział oczywiście, jak wygląda kostium, jak jest zbudowany, bo Kantor był, jeśli zawsze mówił, że jest specjalistą z kostiumów. I tak było naprawdę, ale pozwolił jakby temu kostiumowi się, pozwolił temu kostiumowi ewoluować. I Teresa Wełmińska, która grała Infantkę, na samym początku pamiętam, że były takie próby, kiedy obraz, ten, który tu widzimy, był w poziomie. I wtedy to prawdopodobnie nie była Infantka, bo nie ma obrazów Infantek leżących. To jest trochę tak, jakby taka batalia między kilkoma postaciami, które próbowały jakby w tej Kantora pracowni zaistnieć, tak? I w sumie właściwie z tych propozycji, które on miał, Infantka została do końca. Do końca i została też postawiona na nogi. Została postawiona na nogi, została jakby wróciła z powrotem do pierwowzoru. Bo nie była to Infantka wypadająca z obrazu, nie była to Infantka pochylająca się nad Kantorem, czy nad jego pracą, tak jak to jest na wielu rysunkach przedstawiane. I to była usztywniona też w tym swoim kostiumie w pewnym sensie, ponieważ ten kostium nie wygląda na wygodny. Nie ułatwiał raczej poruszania się, prawda? Poruszania się, tak, tak. No, gest był tutaj jakby określony poprzez kształt tego kostiumu. Także ten kostium przechodził kilka stadiów. To jest jakby jego ostatnie wcielenie, nazwijmy to tak. Dużo koronki i rzeczywiście dużo takiego wysiłku, aby ten kostium bardzo, bardzo przypominał kostium z Las Meninas. Pierwszym materiałem, który Kantor zastosował, było takie rusztowanie zrobione po prostu ze zwykłego drutu, ale żeby już nadać formę, taką jakby poszerzającą ten kostium. No i to był, do tego używaliśmy czarnego materiału, takiego bardzo lejącego. Satyny. Myślę, że tak pewnie. Tutaj jest o wiele bogaciej, bo tu widzimy jeszcze oprócz tego samą koronkę i sam wzór. Tak, ale pewnie to jest w sumie lżej, znaczy i w odbiorze jest lżejsze i też do noszenia. W sumie ta koronka, ponieważ myślę, że ta satyna mogła być ciężka po prostu. No, przypominała trochę też
Kotarę. Kotarę, czyli trochę ten oryginał z obrazu Velázqueza, gdzie te tkaniny były bardzo grube, haftowane. Kantor o tym kostiumie mówi, że jest to jakby liturgiczny ornat rozpięty na fiszbinach wieloryba. Ja ostatnio rozmawiałam z jednym starszym panem, który ma w pamięci takie ornaty, które też pewnie pamiętał, znał kantor, które były tak ciężkie, z tak ciężkich, drogich materiałów, tak bogato haftowane, że nie można było ich normalnie powiesić na wieszaku, tylko musiały leżeć w osobnych szufladach. A ten ornat jakby ma takie, ta tkanina ciężka, rzeczywiście jak się popatrzy na te obrazy Velázqueza, to tam widać ciężar tych tkanin, widać to, jak one są bogate i jak ta dziewczyna rzeczywiście była taka no, zupełnie zniewolona w tym, że... No nie wiem, to też były bardzo słabego zdrowia księżniczki, więc nie wiem, jak one w ogóle wytrzymywały w tych sukniach. No tak. Ona musiała się dostosować do tego, na co jej kostium pozwala. No właśnie. Na co jej pozwala ta konstrukcja, którą ma na sobie. To czasami przypominało rzeczywiście zbroję rycerską. No tak. Tak no, i tak samo infantka w spektaklu, prawda? Jest, no jest jakoś usztywniona. Prawda? Tak jak mówiliśmy na początku, przez ten kostium. Mnie zaciekawiła ta konstrukcja, ponieważ ja jak robiłam, przygotowuję się do robienia makiety dotykowej, to pozwoliłam sobie oglądnąć tą konstrukcję pod spodem. Mm-hmm. I jak zaczęłam szukać różnych źródeł, to co tam pod spodem jest, to jest, nazywa się paniery. To jest od francuskiego słowa panier, koszyk. To były koszyki dla jucznych zwierząt. I rzeczywiście ta konstrukcja pod spodem wygląda tak, jakby ona miała z dwóch stron przymocowane dwa koszyki. Mm-hmm. A tu z tyłu i z przodu była płaska. Tylko jak spojrzałam na tą konstrukcję do książki z historią ubioru, to tam była połowa XVIII wieku. No a potem popatrzyłam na obraz Velázqueza, który jest z połowy XVII wieku. No i zaczęłam się zastanawiać, czy kantor wiedział, co robił, czy to było tylko jedyne dostępne w tym czasie, kiedy on to tworzył. Wracając do tych koszy, gdyby kantor się na to natknął, a on też był jakimś, w jakimś sensie badaczem, tak, bo jego historia kostiumu też bardzo interesowała, to byśmy się z tym zetknęli. Może nawet pierwszym takim prototypem kostiumu infantki byłyby właśnie dwa kosze, które właśnie dałoby się jakoś tam zainstalować na paskach i na tym oprzeć płótno, czy jakąś fakturę, nie wiem, jakąś koronkę lub jakiś inny miękki materiał, który się leje i dobrze jakby oddaje kształt, który pokrywa. W sumie chyba nie do końca wiadomo, co tak naprawdę infantki z tych obrazów Velázqueza mają, jaką konstrukcję mają, bo się nie zachowały żadne do dzisiaj. A taka konstrukcja, jak on tutaj zastosował, są zachowane w muzeach. Jest inna opcja, że być może to były takie suknie, tak zwane fortygały, które miały... To była spódnica z naszytymi okręgami ze słomy, która miała taki kształt dzwonu, ale można ją było, ponieważ to było elastyczne, można to było związać od środka i ona się wtedy spłaszczała. I poszerzała. I poszerzała na boki. I być może one miały właśnie taką konstrukcję. Po hiszpańsku ta konstrukcja nazywa się guarda infante, czyli... Ochrona dziecka.